Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... I ja. I Nuri, oczywiście. Przepraszamy Was z góry za nasze miny, ale akurat prosto na nas świeci słońce, więc się trochę marszczymy. Znowu vlog wyjazdowy. Dlaczego? Dlatego, że aktualnie trwają ferie jesienne w szkole, więc Nuri miał kilka dni wolnego i postanowiliśmy wybrać się znowu w podróż. Tak. W miejsca, w które już dawno chcieliśmy się wybrać. Czy musi ten piesek akurat teraz mi tu szczekać? Mieliśmy kilka dni do dyspozycji, więc w końcu realizujemy nasz plan, który mieliśmy od dawna. Podróży wzdłuż granicy z Syrią. W końcu. W końcu. Jakie trzy miasta będziemy zwiedzać? Mardin, Şanlıurfa i Gaziantep. No właśnie. Zaczynamy dzisiaj od miasta Mardin. Mardin to miasto położone w górnej Mezopotamii, czyli można powiedzieć, że tutaj jest kolebka cywilizacji. Tak. Miasto położone między rzeką Eufrat i Tygrys. Tak. I co wyróżnia to miasto? Przede wszystkim przepiękna, charakterystyczna architektura, zabudowa kamienna, wąskie uliczki. Coś takiego, co właśnie widzicie za mną, bo jesteśmy tutaj w starym mieście Mardin. No i co to miasto charakteryzuje? To, że jest tutaj połączenie naprawdę różnych kultur, różnych języków i różnych religii. Są tutaj muzułmanie, są tutaj chrześcijanie, bardzo dużo tutaj mieszka Asyryjczyków. Można zobaczyć i meczety, i kościoły. I można usłyszeć naprawdę różne języki, i turecki, i kurdyjski, i arabski, i asyryjski. Asyryjski. Naprawdę coś niesamowitego. Myślę, że to miejsce jest bardzo ciekawe. Sami dopiero będziemy je odkrywać, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz. Więc zobaczycie wszystko razem z nami. Ale zanim dzisiaj ruszymy na wycieczkę, to jeszcze Wam tutaj pokażę kilka ujęć, które nagraliśmy wczoraj po drodze w miejscowości Midyat, która też należy do prowincji Mardin. To zobaczcie to teraz, a potem ruszamy. No. Naszą podróż zaczynamy od prowincji Mardin. Aktualnie jesteśmy w miejscowości Midyat, która też do prowincji Mardin należy. I znajdujemy się w bardzo ważnym budynku. Oficjalnie nazywa się on Midyat Konukevi, ale nieoficjalnie Sıla Konağı. Obok też jest Hercai Konağı, czyli są to budynki, w których zostały nagrane bardzo popularne tureckie seriale. I myślę, że Hercai to jest serial, który możecie znać, bo no... Postaleciał? Nie wiem, czy on leciał w telewizji, ale na pewno gdzieś na jakichś stronach internetowych, bo zdarzają się komentarze od Was, że oglądacie ten serial. No, już skończyli go nagrywać w tym roku, ale no to jest tak. Taki najnowszy, Hercai. Ja nie oglądam. Jeżeli oglądaliście, to dajcie znać w komentarzach. Idziemy zwiedzać. Coś, co na pewno warto zrobić tutaj w Midyat, przynajmniej dla kobiet, to piękne wzory z henny na rękach. To się tutaj nazywa dek sanate. Super wyszło. Podobno wystarczy na jakieś 2-3 dni, w zależności od tego, jak często będę mieć ręce. Zobaczymy. No pasuje. Tak.
Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to monastyr Mor Gabriel. Mor to znaczy po asyryjsku święty, czyli po prostu klasztor świętego Gabriela. Ten budynek powstał w 397 roku. Jest to najstarszy i najprężniej działający klasztor ortodoksyjnego kościoła asyryjskiego. Tak, ten klasztor działa, mieszka tutaj 60 osób, zarówno zakonnicy, zakonnice, jak i pracownicy. Jest udostępniony do zwiedzania, także pokażemy Wam, co będzie można tutaj ze środka. Zobaczcie, stare miasto Marin właśnie tak wygląda. Wszystkie uliczki z kamienia, wąziutkie. I tu wszędzie mieszkają normalnie ludzie, chociaż część tych budynków jest przerobiona na hotele. No, ale właśnie tak to wygląda, no przepiękny taki klimat. Czuję się, jakbym cały czas chodziła w takim otwartym na powietrzu muzeum. Zobaczcie, tutaj jest kościół. Katolicki. Dokładnie. Kościół katolicki. Najświętszej Marii Panny. Asyryjski katolicki kościół. Ale jest zamknięte. Pytaliśmy tutaj, podobno z powodu pandemii jest zamknięte do odwiedzania. Mam ten pukać? No chyba to nic nie da. O nic, szkoda. Chciałam wejść do niego. Ale może będzie jakiś inny kościół otwarty. Szukamy dalej. Naprawdę, cały czas nie mogę w to uwierzyć, że tu normalnie mieszkają ludzie. No, mieszkają. Wszystko wygląda jak muzeum, naprawdę. Tak. Trzeba uważać, żeby komuś do domu nie wejść przypadkiem, przy okazji zwiedzania. O! Pranie. Tutaj ktoś nawet napisał. Tutaj jest dom, proszę nie wchodzić. Jesteśmy w kolejnej uliczce, normalnie zamieszkałej. I zobaczcie to. Tam dalej idą schody jeszcze. Wow. Okej. Zastanawiacie się pewnie, co z transportem w takich miejscach. No tutaj oczywiście nie ma szans, żeby jakiś samochód wjechał. I z tego, co się orientujemy, to na przykład śmieci czy takie rzeczy zabiera stąd pracownik Urzędu Miasta przy pomocy osła. Osła. Jak uda nam się gdzieś takie osła zobaczyć, to Wam pokażemy. I potem ten osioł ma emeryturę. Naprawdę? Jak jest już zbyt stary. A co ciekawe. O,
O, zobaczcie, tu w jakiejś następnej uliczce znaleźliśmy kościół, jest krzyż. Następny idziemy, kościół. Tak, idziemy zobaczyć, czy ten jest otwarty. Tutaj normalnie są domy i widzicie dachy. Wygląda na to, że na ten dach można normalnie wejść. Często jakieś w ogóle ogródki. O! Czy to będzie widać? Latawiec. No, ciekawa zabudowa, naprawdę. Często nad drzwiami można zobaczyć taką tabliczkę. To jest napisane po arabsku. I z tego, co ja się orientuję, to muzułmanie, którzy tutaj mieszkają, jeżeli wybrali się na pielgrzymkę do Mekki, to wtedy robią taki napis nad drzwiami. Znaleźliśmy właśnie otwarty kościół i zaraz wejdziemy, zobaczymy, jak wygląda w środku. Chciałam tylko powiedzieć, że jest to kościół katolicki, nazywa się Keldani i został wybudowany w 397 roku. Teraz jesteśmy przy kościele asyryjskim ortodoksyjnym, który nazywa się Kirklar Kilisesi, czyli kościół 40 męczenników. Jest to kościół aktywny. Idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. To jest kościół. A tutaj wisi pranie, bo tu normalnie ludzie mieszkają. Zobaczcie. Niebieskie migdały. W Polsce mówimy marzyć o niebieskich migdałach, a tutaj mamy prawdziwe niebieskie migdały. To jest przysmak popularny właśnie tutaj w regionie Mardin. Nazywa się to po turecku Badem Shekeri, ale ma też arabską nazwę i Mebles. I w taki sposób jest to produkowane, że prażone migdały są łączone z ropem cukrowym i naturalnym niebieskim barwnikiem pozyskiwanym z drzewa Lahore. Dobre. Zobaczcie, tutaj mamy kolejny regionalny przysmak. Nazywa się Suriani Chirei, czyli takie ciastko asyryjskie. Jest z dodatkiem daktyla, sezamu i mleka. Kupimy trochę, zobaczymy, jak smakuje. No to spróbujmy od razu, jak to smakuje. Ja bym chciała tak mniejsze. O, tak wygląda w środku. Nie łapie ostrości. O, dobra. Chrupiące. A w środku mięciutkie. Tu tak tyle właśnie są w środku. Czuć cynamon. Mhm. I sezam. Dobre. Zobaczcie, trafiliśmy do tradycyjnego sklepu z naturalnymi mydłami i to do sklepu z prawdziwą historią, zobaczcie. Wow. Jeżeli Mardin, to oczywiście też mydło. Dwa najważniejsze rodzaje to jest bittim sabunu, robione z dzikich orzechów, a to menengic sabunu, robione z dzikich pistacji, z tych samych, z których robiona jest tutaj regionalna kawa. Na pewno kupujemy. Jesteśmy teraz w takiej bardzo klimatycznej kawiarni, żeby spróbować dwóch tradycyjnych przysmaków z regionu.
Pierwsza rzecz to jest rejhan szerbety. Rejhan to jest bazylia, słodka bazylia. I z tego taki robią tutaj syrop. Zaraz będziemy próbować. A druga rzecz to jest deser. Jak ten deser się nazywa? Harire? Harire. A tu jest nawet napisane harire. Tak wygląda. Tak, to jest arabskie słowo i ten deser w konsystencji przypomina trochę budyń, trochę kisiel i to jest robione z winogron, które tutaj rosną w regionie w połączeniu z orzechami, z cynamonem. Bardzo orzechowy smak czuć i cynamon, wyraźnie cynamon. Dobre. Trochę mi się ze świętami kojarzy. I co? Dobre? Bardzo dobre. Pokaż konsystencję tego. Jak pudyń. Bardzo to jest orzeźwiające. Trochę słodkie, ale nie jakoś przesadnie. Trochę smakuje jak kompot, taki zimny, korzenny, trochę ziołowo. Bardzo ciekawy smak. Zobaczcie, w bardzo wielu miejscach w Mardin można zobaczyć taką podobiznę. To jest szahmeran. Zobaczcie, będę spoglądać, ale mam notatki w telefonie. Nie mogę tego wszystkiego zapamiętać, co mam wam przekazać. Słuchajcie, szahmeran, czyli tak jak widzieliście, podobizna pięknej kobiety, ociele węża, smoka czy czegoś takiego. To jest mityczna postać, popularna w kulturze wielu narodów Bliskiego Wschodu. I nazwa to jest połączenie dwóch perskich słów. Szach i Maran, gdzie Szach to tytuł władcy Iranu, a Maran oznacza węże. I słuchajcie, wiele wskazuje na to, że w czasach pogańskich Shahmeran była czczona jako bogini. I jej kult sięgał terytorium obecnego Iraku, Iranu i Turcji. W tej chwili można cały czas tą podobiznę zobaczyć tutaj w wielu miejscach, z tym, że teraz raczej wierzy się, że wizerunek szahmeran chroni przed złymi zdarzeniami, przed jakimiś urokami, dlatego właśnie często też mieszkańcy Mardin mają tą podobiznę u siebie w domach. Zobaczcie, tutaj jest taka kolorowa ulica. Kedi Sokae, ulica kotów. Przygotowane dla nich jedzonko. A proszę bardzo, mamy nawet kotka. Zobaczcie, kolorowo. Mardin Monroe. Okej. I zobaczcie, udało nam się, złapaliśmy osiołka. To jest właśnie osiołek, który pomaga przy sprzątaniu miasta. W regionie Mardin oczywiście można też spróbować i zakupić asyryjskie wina. Siraz Syriani, szarab, czedek. Syriani, asyryjski, szarab, wino. Zobaczmy. Kolej gelsin.
przyszliśmy na obiad. To się nazywa Mardin Taba, czyli wszystkie po prostu potrawy, które tutaj są popularne w tym regionie. Będziemy próbować i do tego ajran z pianką. Zobaczcie najpierw próbę. Smakuje. Dobrze, już się tutaj zapytałam, dowiedziałam jak się wszystko nazywa. To jest kaburga dolmasy, tu jest mięso z żeberek, mięso czerwone, no nie wiem, prawdopodobnie wołowe, zobaczymy. To jest Mardin kebaby, no czyli po prostu kebab tutaj z regionu Mardin. To jest etli ekmek, czyli pieczywo z mięsem. A to tesetürlü lahmacun. Aha, no czyli lahmacun zamknięty po prostu. W środku na pewno jest nadzienie z mięskiem. To jest içli köfte, czyli mięso mielone z taką panierką, ciastem. A to jest Aleppo tavası, coś takiego jak musaka. I to jest jedzenie syryjskie. No dobrze, próbujemy. Chyba wybraliśmy jakieś mega popularne miejsce. Zobaczcie, ile ludzi stoi na dworze i czeka, żeby wejść do środka. A my już tu w sumie skończyliśmy. Wszystko było mega pyszne, ale tak ostre, że po prostu chyba aż mam już mózg wypalony. Jaka czerwona jestem. Znajdujemy się teraz w bardzo ciekawym miejscu. Nazywa się ono Kasimiye Medresesi. I medresa to jest taki ośrodek edukacyjny, bym to tak nazwała. Wybudowano go w XV wieku i tutaj nauczano Koranu i astronomii. Tutaj jest ciekawa metafora. Stąd wypływa woda, więc tutaj się rodzimy. Później mamy okres dzieciństwa, młodość. Później tutaj całe nasze życie, aż w końcu umieramy i trafiamy tutaj, gdzie jesteśmy sądzeni w dzień ostateczny. No dobrze, moi drodzy, i tutaj będziemy kończyć naszą przygodę w Mardin. Wiemy, że na pewno nie udało nam się zobaczyć i pokazać wam wszystkiego, bo tu jest masa rzeczy, ale mamy ograniczony czas, więc może jeszcze kiedyś, a myślę, że taki smaczek tego regionu wam przekazaliśmy. No. No dobrze. Piękne miejsce. Naprawdę, bardzo nam się podobało. I teraz jedziemy do Şanlıurfa, więc za tydzień w następnym vlogu widzimy się właśnie tam. Do zobaczenia. Czekajcie. No dobrze, teraz już naprawdę kończymy. Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Bywajcie.